Zaprasza Beata Miśniewicz. A gościem salonu jest poseł Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Przed wejściem do studia spieraliśmy się, kiedy to pan był o tym i rozmawialiśmy o pandemii. Pan mówi, że to było jeszcze przed pandemią w Polsce, a ja uważam, że pan był ostatnim gościem takim przed zamknięciem studiów. Tutaj. Tak. Zresztą minister Kraska wtedy był. Wtedy mieliśmy dwóch gości i wtedy pamiętam, że pan powiedział, że to będzie nie na antenie, ale przed, że to może być gorsza zaraza niż grypa hiszpanka. No i do tej pory sprawdziło się nie do końca, bo jest mniej ofiar niż grypy hiszpańki, ale chyba pandemia jednak pomimo zmiany stanu ze stanu pandemii na stan zagrożenia nie powiedziała ostatniego słowa. No i zresztą widzimy, co się dzieje w USA czy nawet w Chinach. Panie redaktor, a dzisiaj symboliczna data też, bo dzisiaj przechodzimy ze stanu pandemii, no stan właśnie zagrożenia epidemicznego i rzeczywiście wpływ pandemii na życie społeczne, gospodarcze jest według mnie przewyższa ten, gdy panowała hiszpanka. A na polityczne też? A polityczny to, panie redaktor, ostatnie dwa lata widzieliśmy, co działo się w życiu politycznym w kraju, za granicą i na pewno odcisnęło to duże piętno i na życie polityczne, i na sytuację geopolityczną i rzeczywiście tak jak pani redaktor wspomniała, nie jest to ostatnie słowo jeszcze według mnie też pandemii koronawirusa. Patrząc właśnie na sytuację w Chinach, gdzie według takich szacunkowych obliczeń jest kilkaset milionów ludzi w lockdownie. Zresztą w Stanach Zjednoczonych, w niektórych stanach też nie jest najlepiej, ale pan sobie zrobił taki medialny lockdown sam, czy ktoś pana wysłał na ten lockdown? Medialny lockdown, dzisiaj można powiedzieć też ze stanu pandemii, przeszedł stan zagrożenia pandemii. No właśnie, widzę, to też takie symboliczne, chociaż już paru wywiadów pan udzielił, ale prasowych. Prasowych, tak, dzisiaj. Czy też portalowych bardziej może. No dobrze, panie pośle, czy będą przyspieszone wybory? Panie redaktor, w tej chwili nic na to nie wskazuje, natomiast... Oprócz tego, że wszyscy o tym mówią. O tym mówią wszyscy, ale panie redaktor, ja wychodzę z założenia takiego, jak w politologii określa się, że kampania zaczyna się dzień po wyborach, więc trzeba być przygotowanym zawsze na każdą okoliczność, szczególnie będąc politykiem, w tym na to, że nagle z dnia na dzień okaże się, że pojawi się sytuacja, w której trzeba być przygotowanym i rozpocząć procedurę związaną no z wyborami. No tak, ale do tej pory taka sytuacja się nie pojawiła, w tej chwili no, takiej sytuacji nie ma. Taka czasem się zdarza drobna szarpanina pomiędzy koalicjantami. Pani redaktor, to raczej jest... Szarpanina werbalna oczywiście. To jest raczej takie drobne nieporozumienia, z których zazwyczaj wychodzimy w konsensusie i tym razem będzie podobnie, mam taką nadzieję oczywiście, gdyż nikomu nie zależy na wcześniejszych wyborach i no, można powiedzieć, że nikomu one nie są na rękę. Nikomu nie zależy w Zjednoczonej Prawicy, czy nikomu nie zależy... I mogę powiedzieć na Zjednoczoną na Prawicę. Polityki. Natomiast patrząc obiektywnie, to opozycja też raczej nie rwie się do przedterminowych wyborów. Mówi, że jest gotowa, no ale sytuacja jest i międzynarodowa trudna, no i gospodarcza też nie jest najlepsza. W tej chwili, panie redaktor, problemem, jakim się mierzymy, oprócz tego, że przechodzimy w stan zagrożenia epidemicznego, to jest ciągle sytuacja wojenna za naszą wschodnią granicą, która też determinuje sytuację w kraju i tą gospodarczą, i tą polityczną. I póki za granicą nie uspokoi się, za wschodnią granicą, a nie wygląda, by to miało nastąpić szybko, to nie można w tej chwili podejmować działań też, które by tylko tę sytuację pogarszały. Na czerwiec Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje, no właśnie, nie wiem, dużą konwencję, czy nawet kongres, takie są wieści, tutaj podaję za Polską Agencję Prasową i kongres ten poprzedzi takie podróże po kraju ważnych polityków.
Czy pani pan to redaktor, może potwierdzić? Mogę potwierdzić w tej chwili, że szykujemy się do właśnie albo konwencji, albo drugiego posiedzenia kolejnej kadencji kongresu. I to będzie początkowało właśnie taki duży objazd kraju i powrót do tego, co Prawo i Sprawiedliwość, co przyniosło Prawo i Sprawiedliwości kolejne zwycięstwa wyborcze, czyli spotkań w powiatach, w gminach, do spotkań z ludźmi, rozmowy z Polakami. Ale jaka będzie formuła tego, pani redaktor? Będzie też korekta programu, dlatego że sytuacja się zmienia i międzynarodowa, i gospodarcza. Pani redaktor, czy to się z tym będzie wiązało? W tej chwili oczywiście trwają prace nad tym, aby też i przygotować, no, można powiedzieć, nowe założenia programowe w związku z zmianą sytuacji gospodarczej, zmianą sytuacji geopolitycznej. A jak będzie to wyglądało i jaką to przyjmie formułę, to też niedługo podejmą odpowiednie organy w Prawie i Sprawiedliwości, czyli Komitet Polityczny, także dotyczące sytuacji wewnątrz partii, czyli struktury partyjnej. A czy będą zmiany organizacyjne, o których też się mówi? Zakaz łączenia funkcji partyjnych z funkcjami ministerialnymi? Panie redaktor, takie propozycje zostaną przedstawione Komitetowi Politycznemu i Komitet Polityczny w najbliższym czasie będzie takie decyzje podejmował. A jeżeli podejmie tego rodzaju decyzje, to co będzie dla nas obywateli z tego wynikało? Ministrowie będą mieli więcej czasu na rządzenie? Można tak to ująć, ale tutaj jest kwestia bardziej z samego zarządzania Prawem i Sprawiedliwością i strukturami okręgowymi, powiatowymi Prawa i Sprawiedliwości. Osoby, które nie pełnią funkcji ministerialnych, będą miały więcej czasu na to, aby być w terenie i pracować w strukturach Prawa i Sprawiedliwości. A co nas czeka, jeśli chodzi właśnie o tę sytuację ekonomiczną w przyszłości? Bo rozmawiali państwo o tym na posiedzeniu klubu. Będzie bardzo źle? Panie redaktor, dzisiaj można zakładać, że najgorsze ciągle przed nami, bo sytuacja wojenna na Ukrainie jest rozwojowa, ciągle rozwojowa i mamy nadzieję, oczywiście. No to oczywiście, nas pan w poniedziałek pocieszył. Liczymy, panie redaktor, że Ukraińcy, tak jak do tej pory, stawiają dzielnie czoła Rosjanom i odnoszą sukcesy. Będą tak nadal czynić. Natomiast nie jest wykluczone, że ta sytuacja, która jest za wschodnią granicą, może przyczynić się do tego, że i pogłębienia się kryzysu, czyli to, co mamy w tej chwili, Putin, inflację, niestety to jest bezpośrednie przełożenie. Mamy mieszaną inflację. Mieszaną. Troszkę Putin, a troszkę nie Putin. Panie redaktor, ale jednak w 70%, jeśli wierzyć panu prezydentowi Bidenowi, odpowiada za taką inflację wojna i działania Putina na wschodzie Ukrainy. No dobrze, a czy jest polityczna na razie decyzja, albo blisko tej decyzji, by działania osłonowe takie jak VAT, akcyza, to znaczy zmniejszanie VAT-u, akcyzy, czy rezygnacja z tych podatków, żeby to było przedłużane tak długo, jak będzie to konieczne? Panie redaktor, nie chcę w tej chwili odpowiadać wprost na to pytanie, ponieważ nie jestem członkiem rządu. Ale dyskusje trwają w tej kwestii i nie wykluczam i takich rozwiązań, które będą powodowały, że te zniesienia akcyzy czy obniżki VAT będą przedłużane w czasie. Te decyzje o zniesieniu akcyzy czy zmniejszeniu VAT-u będą przedłużane w czasie. Te okresowe decyzje, bo one nie są przecież na stałe. Nikt nie zakładał na stałe, natomiast Znaczy zapowiedziane jest już przedłużenie, ale ja pytam, w Sejmie ustawę zwaną niskie podatki, gdzie też obniżono, został próg podatkowy z 17 na 12%.
A jak wygląda sprawa KPO według informacji Prawa i Sprawiedliwości? Ponieważ te informacje, które zostały przedstawione przez ministrów, nie dla wszystkich są do końca wiarygodne. Na przykład, nie będę tutaj wymieniać kto, ale mówią, że to jest palcem na wodzie pisane i to jest, że już 1000 razy były takie zapowiedzi, że jeśli ministrowie zapowiadają, że będzie odblokowane KPO, a nie premier, to może z tego niewiele wyniknąć. Panie redaktor, z tego co ja mam informację, to najbliższe dni udowodnią, że tym razem zapowiedzi o tym, że doszło do porozumienia sobie KPO i odblokowania KPO dla Polski. Znaczy porozumienie między rządem a Komisją Europejską oczywiście. I w najbliższych dniach stanie się to faktem. I będzie można wtedy już podejmować dalsze działania, które są związane z wykorzystaniem pieniędzy z KPO. Też, panie redaktor, muszę jedną rzecz też powiedzieć, że te pieniądze i tak będą wypłacane w drugiej połowie roku, czyli tak naprawdę lipiec, sierpień będą miałyby być pierwsze wypłaty z KPO, więc no, też, to już nie jest daleko, ale jednocześnie nie jest to też tak, że ktoś sobie usłyszy, że dogadane jest z KPO i gdzie są pieniądze. No, tak, a część opozycji jest uważa, że Komisji Europejskiej. Część opozycji uważa, że jeżeli Komisja Europejska zgodzi się na te zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, które zaproponował prezydent i które zapewne będą przyjęte, no to będzie to oznaczało zdradę ze strony Komisji Europejskiej. No, tutaj mogę powiedzieć tylko jedno, mogę utulić w tym bólu i rozpaczy tą część opozycji, która czuje się zdradzona i poprosić, aby wybaczyli zdradę Komisji Europejskiej. Ale może pan utulić fizycznie, bo już teraz jest stan zagrożenia. Aż tak bym się nie zbliżał. Chciałam, że pan zaprasza. Duchowo chętnie, że pan zaprasza na Nowogrodzko i będzie tam tulić. Tą część opozycji, która czuje się zdradzona przez Komisję Europejską. No dobrze, a utuliłby pan Zbigniewa Ziobrę? Panie redaktorze, nie ma potrzeby utulić Zbigniewa Ziobry. Pan minister nie w tej chwili nie przejawia podstaw do tego, aby musiał go ktoś pocieszać. Jest między Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską. Jesteśmy na dobrej drodze. Są stosunki konkretne, powiedziała pani rzecznik Anita Czerwińska. Właśnie, konkretne, nie kontynuować naszą dobrą współpracę w tej kadencji i miejmy nadzieję, że w kolejnej po zwycięskich wyborach. A jest pan pewien, że Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska poprą zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym? Bo ostatnio na konferencji pan minister Ziobro mówił, że właściwie to, że te pieniądze nie są odblokowane, to wcale nie zależy od tego, tylko że rząd nie złożył wniosku odpowiedniego. No właśnie dlatego wspomniałem o wypłatach funduszy z KPO, że są to zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej wypłacane będą w drugim półroczu. Rząd składa w tej chwili wniosek, złożył wniosek po tym, jak zostanie uzgodnione, więc wszystko jest po kolei, natomiast jestem przekonany, że zmiany, które zostały zaproponowane w Sądzie Najwyższym, zaproponowane ustawą pana prezydenta, z drobnymi poprawkami ustalonymi wspólnie przez 3 strony, czyli Pałac Prezydencki, Solidarną Polskę i Prawo i Sprawiedliwość, będzie przegłosowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Dziękuję bardzo, powiedział Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, który jest gotowy państwa przytulić do serca. Gdyby państwo mieli taką potrzebę, proszę o tym pamiętać. Wszystkich, nawet opozycję. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję, panie redaktorze.